Mamy wtorek, jest godzina 11. Dojechałem w końcu z tym towarem, który wiozłem z Czech do Austrii. Przyjechałem tu wczoraj. Tak naprawdę to ja już tu kiedyś byłem. Kiedyś stąd zabierałem natomiast inny materiał na południe Włoch, gdzieś tam. Za Neapol chyba, jak dobrze pamiętam, albo za Bari. To właśnie tutaj stąd zabierałem. No nic, w każdym razie doleciałem. Wczoraj w ogóle spędziłem pół dnia znowu na serwisie ze Scanią. I jest taki problem. Jakąś dziwną przypadłość ma w tej chwili, że usterka występuje tylko tak naprawdę pod obciążeniem. Pojechałem wczoraj na serwis, była godzina 9. Asystans już im tam zgłosił, jakie są problemy z samochodem. Więc mniej więcej wiedzieli, co mają sprawdzać i tak dalej. Ale przyjechałem na miejsce, to się w ogóle okazało, że są, można powiedzieć, bladzi. No. Przyszło dwóch młodych mechaników, jakichś chłopaczków tak naprawdę. Przypuszczam, że chyba większą wiedzę ja od nich miałem niż oni. Podpięli się z komputerem i się patrzyli w ten komputer, nie wiedzieli tak naprawdę, co zerknąć, co sprawdzić. Coś tam im podpowiadałem, coś tam pokazywałem, jak się samochód zachowuje, jakieś zdjęcia z usterkami, ale szczerze mówiąc to za wiele nie byli w stanie z tego wywnioskować. Wydaje mi się, że się po prostu za wiele nie znali. O, tak. Może lepiej by było to ocenić. Przyszło później dwóch mechaników, takich starszych można powiedzieć. Znowu się podpięli pod komputer. Kazali się wypiąć ciągnikiem. Założyli tymczasowe blachy na ciągnik i polecieli pojeździć po lińcu z podpiętym komputerem. No ale jak na złość oczywiście się okazało, że jak podpięli się z komputerem, to się usterki przestały wyświetlać. I ostatecznie stanęło na tym, że oni nic mi nie mogą pomóc, bo usterka żadna nie występuje, nic mi się nie wyświetla, oni nie wiedzą, co się dzieje z samochodem, nie są w stanie mi w tej chwili pomóc. Gdyby się coś wyświetlało, to wtedy tak, a skoro im się nic nie wyświetla na komputerze, to oni nie są w stanie cokolwiek powiedzieć na temat tego, co się dzieje z autem. Pomimo tego, że pokazałem im wszystkie rzeczy, które miałem, tam jakieś zdjęcia różnych błędów, usterek silnika, jakiś ESP, film z tego, że samochód zwalnia i tak dalej, nie, nic to w ogóle tam. Praktycznie nic im nie było w stanie powiedzieć. Powiedzieli, że wszystko jest ok. No i ok, no wyjechałem z tego, z lińcu. Była godzina chyba dopiero 15. No, zeszło się. Od 8 rano do 15 siedziałem na serwisie. I już tutaj, z lińcu, tutaj, żeby dojechać tutaj w te okolice, to miałem jakieś 100 km, czy tam 115. No i tak na dobrą sprawę chyba po przejechaniu 70 albo 80 km. Znowu to samo z samochodem zaczęło się dziać. Generalnie usterka występuje pod obciążeniem. Jak samochód jest mocno obciążony, ma coś załadowane i ma jakiś ciężar na plecach i musi coś pociągnąć i jakby no, wykazać się troszeczkę tą większą mocą, no to wtedy zaczynają się problemy z samochodem, tak? Jak na pusto, nie ma żadnych problemów. Zresztą zaraz będę stąd startował, bo mam już zlecenie. Lecę coś ładować i jedziemy do Vicenzy. Jedziemy blisko tutaj we Włochy, dlatego żeby szybko kółko obrócić i żeby chociaż na weekend do domu zjechać. Także ten. Zaraz tutaj polecę. Na pustaka po autostradzie się przejadę. Zobaczymy, jak się samochód zachowuje, ale przypuszczam, że na pusto to się raczej nic nie będzie działo. Także taka przygoda jeszcze nieukończonej trasy. Dojechałem do pierwszego Asfinaga. Idę sobie jakąś kawkę strzelę. Do samochodów na krzyż stoi. Walnę jakąś kawę i jedziemy dalej. Zostało z jakieś 100 km do podlotu. Odpukać na razie nic się ze Scanią nie dzieje, także o tyle dobrze.
Natomiast niedobre jest to, że się nie można zlokalizować tej usterki. I tak naprawdę to nigdy nie wiesz, kiedy ona znowu nie wystąpi. I tu jest problem. No ale nic. Zaraz weźmiemy jakąś kawę i lecimy dalej. Leci. Góry ładne ogólnie. Fajny klimacik. Nawet bardziej to wolę, jak jest latem niż zimą. To się dzieje dla tych SMS-ów. Nie. Spody to się uaktywnił. Ale do końca i jedziemy dalej. No, tak jak widzicie, no, teraz tak to na pusto, czy jakiś tam zimny start, czy coś, normalnie sobie startuje bez problemu. Ona sobie jedzie i nie wykazuje jakichkolwiek mankamentów, czy jakiś usterek, czy coś, nie? Rozpędza się normalnie. Jest wszystko tak, jak powinno. I teraz jak wyjadę na autostradę, to też nie będzie żadnych problemów. Normalnie sobie ją bujnę. Jedyne tylko, co zauważyłem, to jak dobijam już do 88 na godzinę, załóżmy, i ma wskoczyć do 89, to jest taki delikatny o. Trzymają na 88 i dopiero na 89 wskakuje. Nie ma tak, że sobie od razu płynnie wyjeżdża. Także gdzieś przy tych 88 już tak ta wskazówka jakby chciała wolniej pójść. No i tak, no i co? No i sobie lecę na pustaka, nie? Nic się nie dzieje. Ciekawe, co będzie, jak załaduje towar znowu. To jest masakra jakaś. W tamtej niebieskiej, co jeździłem, w życiu ani jednej przygody nie było. Nic się z silnikiem nigdy nie działo. No ale cóż. Jedna sztuka drugiej nierówna, nie? Dobra, lecimy na ten załadunek. Jestem na miejscu, już załadowany w gruncie rzeczy. Gorąco było strasznie, a teraz widzę, że tak patrzę w powietrze, to chmurki się zbierają. Chyba będzie padać. Ogólnie ładowaliśmy butelkę pustą, szklaną. Teraz jeszcze tylko pasy zwijam.
bo nie będą mi do niczego potrzebne. I tak, tak to wygląda. 9 ton na samochodzie. Jesteśmy tutaj trochę w tym, trochę w okolicach, jak jest Pakstein, jak są te takie podjazdy, te górki tutaj w stronę Włocha, tylko jakby w dolinie pod tymi miejscowościami, więc zobaczymy, jak to przy obciążeniu teraz znowu będzie szło. Znowu pewnie będą jakieś cyrki, jak będę jechał, no, więc na to nie poradzimy. Trzeba to dowieźć na miejsce. Załadować coś na powrót, cokolwiek lekkiego i wracać do Polski. Dojedziemy, to trzeba będzie oddawać wóz na serwis i niech szperają, aż znajdą. Nie ma innego wyjścia. Także idę jeszcze, tylko te pasy pozbieram. Za 10 minut mam przyjść po dokumenty i spadamy stąd. Dokumenty wszystkie odebrałem. Także możemy startować. Check engine mryga. Wcześniej w ogóle nie mrygał, nie było takich sytuacji, żeby chociaż mrygało. No nic, zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Niby pokazuje, że 11, na zleceniu było 9. No ale nic, dobra. Nie ma się tam co nad tym spuszczać. Trzeba jechać. 490 km jest do tego, do celu. Że dzisiaj może na miejscu nawet doleciał do Wiczęsy. Jakieś syreny wyją, nie wiem, czy coś się zaczęło gdzieś palić, czy jakaś burza jest, czy coś. Za 250 metrów skręć w lewo na drogę numer 77. Są dwie możliwości, żeby dolecieć. Można by było uderzyć tam w prawo i tymi górkami popędzić. Tak jak teraz ta wanna tu leci, ale wydaje mi się, że to jest zbyt duże ryzyko. Muszę się wrócić, tak jak tutaj dojeżdżałem. I od drugiej strony zaatakować autostradę. Skręć w następną ulicę w lewo. Także lecę i nie wiem, może się widzimy na miejscu. Mam nadzieję, że większych przygód nie będzie. Jakby się coś działo, to jeszcze odpalę kamerę. Środę. Zrobiła nam się godzina 9:30. Ja dosłownie niedawno wstałem. Wczoraj doleciałem na 30 km przed rozładunkiem. Oczywiście wszystkie te objawy, które wykazywał ciągnik, to się powtarzały w czasie jazdy. No ale jakoś się dokulałem tutaj na ten rozładunek. Za 1 km wjedź na rondo i skręć w trzecią ulicę w prawo. Gdzieś w tej strefie jest ta firma. Także zrzucę to i zaraz będę czekał, co dalej. O, znowu już mu coś dolega.
tak jak widzieliście. Wczoraj Ośka sama się podnosiła i opadała. No i takie jest moje przypuszczenie, że to, że występują takie objawy, jakie... Za 500 metrów na rondzie trzeci zjazd. Takie objawy, jakie wykazuje właśnie samochód, jeśli chodzi o usterkę, mogą być związane z czujnikiem, który odpowiada za... Za 300 metrów wjedź na rondo i skręć trzecią ulicę w prawo. Za obciążenie. Za obciążenie ciągnika i ogólnie tam jest jakiś czujnik, który przekazuje jakieś informacje. Wjedź na rondo i skręć trzecią ulicę w prawo. Do ciągnika. O obciążeniu i tak dalej. Prawdopodobnie to mogło zrobić wysiadkę, bo tak jak tutaj czytałem, to jeśli coś takiego ma miejsce, to ten czujnik wrzuca silnik w tryb awaryjny i właśnie obcina moc. Gorzej pracują hamulce i tam jeszcze jakieś tam różne pierdoły. I nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, dlatego że Ośka wczoraj strasznie wariowała. Zjedź z ronda. Praktycznie co minutę podnosiła się i opuszczała sama, bez żadnej ingerencji. Także możliwe, że coś tam się porobiło z tym czujnikiem, który odpowiada jakby za to obciążenie. No i przez to mamy takie cyrki, jakie mamy. Miejmy nadzieję, że się uda jakoś do domu dojechać. A tymczasem na drugi kanał jeszcze laptop włączony. Na drugi kanał wgrywam film z przejazdu tam po Czechach. Jest trochę czasu, to trzeba to porobić, żeby później w domu nie tracić czasu. Ile tam zostało? Z kilometr do firmy. Także zaraz tutaj podjeżdżam i trzeba to szybko zrzucać i spadać stąd. Przygotuj się do skrętu w lewo za 1 km. Skręt. I tak, towar rozładowany. Tu jakiś market jest. Widzę. Poszedłem na chwilę do sklepu, żeby sobie kupić jakieś pieczywo, ale ostatecznie stanęło na tym, że pieczywa nie kupiłem, bo nie było takiego, co by mi odpowiadało. Jakieś takie dziwne te bułki w ogóle. Więc po prostu sobie odpuściłem. Po drugiej stronie był McDonald's, to poszedłem na kawę. No i wracam do samochodu na razie. Spacerek sobie zrobiłem, taki mały. Gorąco jest niesamowity, kurde, powiem wam, że jest chyba za 32 albo 33 stopnie. Jakby to powiedzieć, pod podupy się leje. No i tak. Samochód też za bardzo nie miałem gdzie w cieniu postawić. Tutaj kawałek zaraz jest parking. Wziąłem tam, stanąłem. Pewnie zaraz wrócę do samochodu, to będzie nagrzane. Ale trudno, no nic na to nie poradzimy. I na razie czekam na zlecenie. Generalnie jakiś tam ładunek jest. Ten kosi tu się pyli, wszystko w powietrzu lata. Kurwa. Jakiś ładunek jakiś jest. 19 palet chyba do Warszawy mam zabierać. To biorąc pod uwagę fakt, że jest jakaś awaria z samochodem, to może to i lepiej. I tylko 5,5 tony z tego, co się zorientowałem. Tutaj jest jakiś outlet sportowy. Reklamy wiszą, ale nie chcę mi się łazić po sklepach. Tam poszedł z ciekawości, zobaczył, co oni tam mają. Ale znając życie, to pewnie jakieś ciuchy Kappa albo Lotto może. Czy co oni tam jeszcze mieli, takie te swoje firmy. No, proszę bardzo, outlet. Wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że jest problem z samochodem, bo tak to trasa by się na pewno udała, a tak to niestety. Ja jestem ciekaw, co jest przyczyną, ale coś mi się wydaje, że to właśnie chodzi o ten czujnik,
który odpowiada za obciążenie. Może się okazać, że to jakaś w ogóle prozaiczna pierdoła, jakieś gówno, ale robi tyle problemów. No nic, idę, posiedzę w samochodzie, klima się odpali, trzeba będzie stać i czekać. Na razie czekam na adresy po prostu. O Jezu, masakra. O, jaka winda jedzie, proszę bardzo, cyk. Jak w amerykańskich filmach. Tak, dojechałem na pierwsze miejsce na załadunek. W ogóle, kurwa, okolica to całkiem ciekawa, szczerze mówiąc. Jeżdżenie po jakichś wąskich dróżkach. Jesteśmy troszeczkę za Caldonią, rodzimym miastem Roberto Baggio, tak swoją drogą. No i tak, tak tutaj to wygląda. Może w drugą stronę, jak będę wyjeżdżał, to wam pokażę, jaki tutaj przejazd jest też między domkami. To jest ciekawa okolica ogólnie do załadunków. Ale nic, jakoś się na załadunek dotoczyłem. O, usterka się znowu świeci. Jedź dalej prosto, następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Jakoś tutaj doleciałem. Zobaczymy, co będzie dalej. No, coś tam jedzie. Kurwa, ale mordęga z tym trasą. O, tak będzie jechać. Vai rampa uno. Dobra. Muszę się tu podstawić teraz. Jakoś się tu obrać. Cofać w tą alejkę i potem na wprost do bramy podjechać. Będzie najwygodniej chyba. Przez te falowanie obrotów to tak ciężko było tu podjechać, cofnąć pod tą rampę, żeby za mocno gazu nie wrzucić. Jak za mocno bym wcisnął, to mógłbym przypierdzielić naczepą tutaj w te. Jakoś krzywo podjechałem, niby po liniach jest ok, ale tu naczepa odstaje, chyba dziwnie krzywo te linie chyba pomalowane. Ładne widoki tu mamy w sumie. No, jakaś stara mieścina. Ojejku, no nic, załaduję to i jeszcze jeden punkt będzie do obskoczenia. Miejmy nadzieję, że jakoś w miarę sprężnie pójdzie. Trzeba jechać do domu. Bo tam jakiś kościółek, proszę bardzo. Upał się straszny zrobił. 36 stopni. Ale załadowany. Także ten. Wyjeżdżamy stąd. Jakoś się będziemy telepać. Mam nadzieję. Czy ten wyjazd to też taki jest. Nie za specjalny. Nie wiem, może. Może spróbuję chociaż. Ośkę opuścić. A widzę, że coś się nie tam.
spuściła się. O, teraz stąd wyjechać tutaj to będzie ciężko. Coś tak czuję. W lewo, pod tą górkę. Może się jakoś wygrzebie. Dziadu mnie wyhamował tu pod górkę. To... Tak, się jakoś tu trzyma. Jeszcze drugi załadunek ma być. Poniżej Padwy, tam w dół. Jakieś 80 km. Także lecę tam i miejmy nadzieję, że jakoś tam jakoś się to wszystko poskłada. Włoskie miasteczko są domki nastawione, góry. Przejdź 9,5 km na drogę numer SP-345. Dalej, widzimy się na miejscu. No, jestem na miejscu. Udało się ogólnie, bo w sumie to nie chcieli tego dzisiaj ładować już. Z tego co tutaj spedycja dzwoniła. Planowali to na jutro. Nie wiem, chyba takie maszyny jak tu po prawej stronie stoją. To takie coś mam ładować. Trochę mało tu miejsca, on tu chciał, żebym się tu obrócił w drugą stronę, jakoś ten, no. Za bardzo tutaj, no ale dobra. Może jakoś się ubiorę, może nic nie zgarnę, mam taką nadzieję. Ustawić trochę kabinę w cieniu, to może nie będzie tak grzało, kurde. Także ten. Załadujemy to i cisnę do domu. Po drodze jeszcze na jakieś zakupy się muszę zatrzymać. Czy zakupy? W sumie nic wielkiego, bo chciałem. Syn miał urodziny, więc muszę coś po prostu kupić. Nie wiem, nie mam pomysłu szczerze mówiąc. Ale może coś tam kupię na powrocie gdzieś tutaj. Się w jakimś sklepie zatrzymam czy coś.
wylosuje, to i będzie trzeba spadać. O, proszę bardzo, jaka tutaj wieża Eiffla stoi. Miniatura. Załadowane. Ale powiem wam, że jest dramat. Ogólnie jest tak nie do wytrzymania na dworze. Normalnie skończyłem ładować samochód, to z głowy to się tak lało. Normalnie poszedłem głowę umyć. 37 stopni. Jeszcze wzięli mnie, przestawili na samo słońce samochodem. Jest po prostu dramat. Dokumenty już odebrałem. Także jeszcze tylko pieczątki postawię i spadam stąd. Lecimy na Polskę.